potrzebni. Już dawno nie słyszałem takich wredni. Potrzebni byli komunistom. Z pomocą trepów mogli zrobić z nami wszystko. Czerwony generał został premierem. Na podobieństwo hunty realizował cele, które doprowadziły do sytuacji, że część opozycji do dziś jest na emigracji. Ci, którzy zostali, mieli do wyboru zapisać się do partii i nie stawiać oporu, lub walczyć w podziemiu z czerwonym okupantem, każdym sprzedawczykiem, każdym kolaborantem! Wolność jednostki na tym polegała, że mogłeś robić to, na co komuna pozwalała. Ci, co myśleć inaczej, mieli odwagę, stawali się wrogami jedynie słusznej sprawy. Socjalizm miał być podobny dla dobra człowieka. Ten chory system spowodował pustki w sklepach. Milicja i wojsko miały swoje sklepy. Nie każdy człowiek miał tam wstęp, lecz tylko trepy. W obliczu zagrożenia, utraty władzy wprowadzili stan wojenny, by temu zaradzić. Dzisiaj tak tłumaczą: nie mieliśmy wyboru. Chronili własną dupę i dostępu do żłobu. Będą potrzebni i odpowiedzialni, bo co się z nimi stanie, gdyż